więcej. Witam wszystkich. Dzięki za przybycie na pierwszym spotkaniu OSK Motoryzacji. Ja nazywam się Emil, to jest Mariusz. No i może Mariusz kilka słów o nas, o spotkaniu. Tak, także założyliśmy koło naukowe motoryzacji w listopadzie ubiegłego roku. Teraz możecie być właśnie na pierwszym wykładzie otwierającym cykl Sukces Motoryzacji. Dzisiaj naszym gościem będzie Kuba Szykoński. Dobry. Brawa. Przy okazji chciałbym przedstawić osoby, dzięki którym tutaj wszyscy jesteśmy, tak? Przede wszystkim dziewczyny z naszego zarządu, Julia i Patrycja. Poproszę pozostałych członków o powstanie też. Ujawnijcie się. Dobra, myślę, że chyba możemy zaczynać. Oddamy głos Kubie. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Kuba Przygoński. Ścigam się zawodowo na takim motocyklu. To jest motocykl dakarowy. Może najpierw puszczę wam film, żeby trochę zademonstrować wam, czym się zajmuję. Jest to taki, można powiedzieć, trochę pokaz tego, to są filmy z zawodu, więc to są ujęcia gdzieś tam totalnie z pustyni. No i później postaram się wam trochę opowiedzieć o moim, można powiedzieć, doświadczeniu i o tym, czym się zajmuję w życiu i jak, można powiedzieć, część mojej kariery do tej pory przebiegała. Głos może jak będzie, to będzie trochę aktywniej. Tutaj się urodziłem i też tutaj początki mojej kariery zaczynałem. Ścigam się w tej chwili na motocyklu od już prawie 16 lat, więc odciski już są takie na zawsze w moich dłoniach, można powiedzieć, wytarte i to już chyba na zawsze zostanie. Kariera motocyklisty zaczęła się, jak miałem 12 lat i to był moment, w którym tak jak chyba każdy młody, może nie każdy, ale ja zawsze się interesowałem gdzieś tam motocyklami, małymi motorynkami i wszystkim, co ma silnik. Gdzieś tam zawsze z jakimś silnikiem starałem się uczestniczyć. No i w wieku 12 lat zacząłem się ścigać na zawodach. I to można powiedzieć krok po kroku, od ostatnich miejsc, walcząc o przetrwanie w każdym terenie. Nauczyłem się, wydaje mi się, na tyle jeździć na motocyklu, że jestem w stanie ścigać się na rajdzie Dakar. Są to naprawdę już bardzo, bardzo ciężkie zawody. To zawodnicy, którzy się ścigają na motocyklu. Nie ma na razie zawodnika, który powiedział, że przejeżdża Dakar i nie jest to, nie są to łatwe zawody. W tej chwili od 5 lat ścigam się już długodystansowo. Mam 4 tytuły wicemistrza świata w cross country. Ścigam się na motocyklu na Dakarze i to jest jakby w tej chwili moje całe życie, czyli tym się całkowicie zajmuję. W zeszłym roku i w poprzednich latach, około 7 miesięcy jestem na zawodach, na treningach i na startach poza Polską, więc tutaj mało jestem. Tak jak teraz ostatnio wróciłem w sobotę z zawodów, z pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata. W sobotę wyjeżdżamy na następne zawody do Kataru, więc teraz taki tutaj mnie ekipa złapała ze Sky, no więc tutaj się im udało, że w tym momencie jestem. I tak, może tutaj trochę mnie pytaniami podprowadzisz, to wtedy będę może odpowiadał rzeczy, które was interesują, bo naprawdę temat i Dakar i cała dyscyplina jest na tyle złożona, że wydaje mi się, że można tu mówić naprawdę godzinami. Sam Dakar, tak jak
każdy jedzie na Dakar na pierwszych zawodach, zawsze każdy chce dojechać do mety. Też to tak zawsze dziwnie wygląda, bo jedziemy na zawody sportowe i ktoś mówi, że chce dojechać do mety, ale naprawdę do tej mety dojechać jest nie za łatwo. Nie są to zawody takie, że się jedzie i tą metę jest łatwo osiągnąć. Na Dakarze dojeżdża około 400% zawodników. Startuje około 200, w tym roku było 230 motocyklistów, 170 samochodów, 70 ciężarówek, chyba 40 quadów, więc taki cały zestaw tych około 500 pojazdów ściga się. Dojeżdża około 50%, w tym roku dojechało 50%, w zeszłym roku dojechało tam 45%, więc połowa zawsze odpada. Są to różne zawody, tak? W momencie, jeżeli się ścigam, tak jak ja się ścigam o bycie na podium, są to bardzo trudne zawody, bo jest niesamowita rywalizacja i jest to naprawdę ciężko do ogarnięcia, ale też tak samo zawodnicy, którzy jadą z tyłu, na przykład na setnym miejscu na motocyklach, naprawdę walczą tam o przetrwanie, bo trasa, po której ja przejeżdżam, jestem na przykład trzecim śladem. Jak przejedzie 150 pojazdów, czy na przykład 200, to z takiej drogi, która była ładną, łatwą, polną drogą, robi się taka kolejna po pas i te samochody, motocykle ledwo co przejeżdżają, więc zawody są różne dla tych zawodników, co jadą w czołówce, co jadą z tyłu, ale one naprawdę są ciężkie. No. Tak jak to było widać na filmie, jedziemy gdzieś, tak jak było w tym roku, zaczynam odcinek, jest ładna pogoda i widzę, że gdzieś tam chmury są ciemne, więc będzie burza, no ale nikt nie odwołuje odcinka, ścigamy się w warunkach, jakie po prostu się przydarzają, czyli ruszam, oczywiście zaczyna padać taki też, jest taki wiatr, że już nic nie widać, no ale czas leci i nie zawodnicy ścigają, więc ścigamy się w takich warunkach, w których trzeba, więc jest deszcz. Dojeżdżam do rzeki, która jest wyschnięta przez organizatora, miała być wyschnięta, ja przejeżdżam przez nią i jest tyle wody, a przejeżdża mój kolega po 10 minutach, już ma dotąd wody, nie jest w stanie przejechać przez tą rzekę i to muszą się przez nią przedzierać z jakimiś tam innymi zawodnikami, przepychają te motocykle i warunki się naprawdę bardzo, bardzo szybko zmieniają. Też jest taki fajny przykład, kolega mi opowiadał, że trasa była poprowadzona w wyschniętym korycie rzeki. Pada deszcz, no i w pewnym momencie zamiast wyschniętego koryta robi się taka woda po gdzieś po kolana. No ale też po tym trzeba się ścigać, no bo to są zawody, nie ma tutaj jakby zmiłuj. I w pewnym momencie on widzi falę tą, która tą rzekę dopiero robi. I tak naprawdę jedzie po tej wodzie, wyprzedza tą rzekę i już jedzie nagle po suchym. I ogląda, ta woda płynie za nim, więc przez chwilę jechał po rzece, która była z wodą, a później jedzie po wyschniętej. Więc warunków terenowych jest bardzo, bardzo dużo na Dakarze. Przejeżdżamy też przez Andy. W tej chwili Dakar, te zawody już się nie odbywają w Afryce z powodów, można powiedzieć, różnych. Na pewno takim głównym powodem było niebezpieczeństwo jakichś tam ataków. Co za tym idzie, no może mniej jest Afryka, można powiedzieć, taka otwarta i ciężej jest tam zorganizować się i dogadać się ze wszystkimi ludźmi, żeby się te zawody mogły tam odbywać. Za to teraz w Ameryce Południowej od już 5 lat te zawody się tam odbywają. Argentyna, Chile, Peru. W tych krajach naprawdę tak jest dużo kibiców, taka jest ta energia kibiców z Południowej Ameryki, że zawody tam, wydaje mi się, że to jest wielki sukces i jest jeszcze więcej różnego terenu. Tak? Afryka była stosunkowo na pewno nie było kibiców żadnych w Afryce, także tak jak się ścigam teraz jeszcze w Afryce na różnych zawodach, to żeby kogoś spotkać na trasie, no to praktycznie nikogo nie spotykałem przez cały dzień. A w Ameryce Południowej można powiedzieć odcinki, które mają po 500 km dziennie, praktycznie co chwila wszędzie widać jakiegoś człowieka, który gdzieś tam kibicuje albo jest na kładzie na motocyklu i chce tam popatrzeć jak się ścigamy, więc zawody się trochę zmieniły, ale za to też teren się zmienił. W Ameryce Południowej jest pustynia Atacama, która jest ciężką pustynią. Jest też przejazd przez Andy, przejeżdżamy przez góry, czyli tam na około 4500 metrów jest przekraczamy granicę, gdzie jest już naprawdę wysoko i takie motocykle czy samochody ledwo co jadą już na tej wysokości. Też już się ciężko oddycha, a trzeba się ścigać w takich warunkach. Jest 0 stopni. W tym roku jechałem ze 150 km w minus 1 stopniu, więc naprawdę w stroju takim, który też ten strój musi być na tyle uniwersalny, że ja na początku odcinka mam minus 1 stopień, jadę, przejeżdżam 200 km i jeszcze jestem już po stronie na przykład w Chile, na pustyni Atacama i nagle robi się już 40 stopni, więc różnica temperatur w ciągu 3 godzin zmienia się tak
znacząco, ale to tak samo jest kolejny jakiś tam czynnik, który pokazuje, jak sobie zawodnicy radzą z terenem i z tym, z takimi różnymi warunkami atmosferycznymi. Może sobie usiądę, dobra? Tak będę trochę, może będę luźniej się czuł. Odcinki na Dakarze, Dakar, w ogóle tak powiem wam o Dakarze, Dakar trwa 14 dni. W tym roku było do przejechania 8,5 tysiąca kilometrów. W zeszłym roku było około 9 tysięcy, więc to jest taka mniej więcej liczba kilometrów, które na Dakarze się odbywają. 14 dni, dzień w dzień, każdy odcinek jakby codziennie startuje, więc codziennie jest do przejechania około 500-700 kilometrów. I te zawody przez to robią się też bardzo ciężkie, bo jest, można powiedzieć, codziennie jedziemy tak jakby stąd do, nie wiem, do Szczecina na przykład, tak? I jedziemy przez dwa tygodnie, cały czas jakby całe zawody się przesuwają, więc jeżeli zawodnik się psuje na przykład, to nie dojeżdża na następny biwak i tak jakby gubią go całe zawody, tak? Bo te zawody z dnia na dzień przesuwają się co chwilę o te 700 km dalej. Więc jest to też duże przedsięwzięcie dla mechaników, dla zawodników, bo tak samo żebym ja dojeżdżam do mety, jestem też 700 km dalej, ale też musi dojechać tam mój mechanik z moimi częściami, z moimi jakimiś tam rzeczami, żebym mógł na tym biwaku, nie wiem, się rozebrać, przebrać, narysować mapę i coś zjeść i pójść spać. Więc często jest też tak, że nawet sam zawodnik dojeżdża i sobie daje z terenem, ale na przykład jego mechanicy nie dojeżdżają i to też się robi kolejny problem, no bo on na przykład nie może wtedy zmienić już opon, bo nie ma, bo nie przyjechały jego części. Gdzieś tam chodzi i się, no, chodzi, pyta się znajomych, czy mu ktoś nie pożyczy czegoś. Więc zawody naprawdę, no, można powiedzieć, takie niesamowite. Tak samo dziennikarze, którzy przyjeżdżają na te zawody, też mają jakby swój Dakar. To jest tak, że oni za to dzień w dzień muszą też po te 700 km jakoś się przemieścić, czyli to jest też stosunkowo męczące, a później po południu muszą wysyłać materiały, nagrywać, można powiedzieć, setki z zawodnikami i do nocy gdzieś to wysyłają. Oczywiście połączenie z internetem jest zawsze słabe, więc oni tam siedzą czasem, w ogóle nie śpią, bo żeby wysłać materiał na przykład tutaj do Polski, no to wiem, że oni mają naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. To ja się jakby ścigam na motocyklu bardzo długo, więc też trochę wiem, czego mogę się spodziewać na Dakarze. Na pewno na przed pierwszym Dakarem bardzo dużo pomógł mi Jacek Czachor z Markiem Dąbrowskim, bo oni bardzo dużo mi opowiedzieli wcześniej o tych zawodach i powiedzieli, czego się spodziewać, że tu będzie ciężko, że na to trzeba uważać, że czego się spodziewać. W ogóle opowiedzieli mi, jak działa taki motocykl, bo my się ścigamy po trasie, po której nigdy wcześniej nie jechaliśmy, tak? Czyli ja nigdy nie wiem dokładnie, co jest za danym zakrętem, albo co jest za, nie wiem, za wydmą, albo co jest za górą, bo to jest zawsze trasa, którą jadę pierwszy raz i muszę po niej jechać jak najszybciej, bo po niej się ścigam. I też jest to taka duża sztuka z doświadczeniem połączona, że wjeżdżam na przykład na pustynię jakąś tam kamienistą czy piaszczystą i jeżeli mam duże doświadczenie, to jestem w stanie od razu czytać z tej pustyni, jak ona mniej więcej będzie ukształtowana, żeby jechać bardzo szybko. Tak jak przyjeżdżają zawodnicy, którzy się ścigają na motocyklach terenowych, nie wiem, w motocrossie, czy w supercrossie, czy w superenduro, to bardzo szybko są w stanie jeździć po torze, który jest zamknięty, który ma tam 1,5 kilometra i jadą tam niesamowicie szybko, ale już wjeżdżają na otwartą pustynię, gdzie jest teren taki, którego nie wiadomo, co jest właśnie za tą wydmą, czy za tą górą, i już wtedy się trochę to wszystko zmienia. Teraz byliśmy na zawodach w Abu Dhabi. Przyjechał taki bardzo szybki zawodnik, mój kolega Tadek Łażusia, który naprawdę jest niesamowitym zawodnikiem w pokonywaniu niesamowicie trudnych przeszkód, czyli tutaj po tych ławkach by tam tym motocyklem przeskakiwał. Ja na przykład nie jestem w stanie tego zrobić, bo nigdy czegoś takiego nie ćwiczyłem, ale przyjechał na pustynię i naprawdę po pierwszym dniu zdjął czapkę, powiedział, że szacunek, bo jest to całkowicie inna dyscyplina, po której się ścigamy, że on się ściga po czymś, co dokładnie zna, czyli jest w stanie przećwiczyć sobie jeżdżenie po tych ławkach i już wie, jak się po nich jeździ i będzie umiał po nich jeździć, ale nie jest w stanie na przykład przewidzieć tego, że za wydmą nagle jest 30 metrów różnicy i jak nie wyhamujesz tego motocykla, to lecisz i spadasz i po zawodach, więc
dyscyplina jest naprawdę taka, można być czasem niewdzięczna, bo naprawdę czasem się oczy otwierają tak bardzo, że się jedzie w wielkim szoku, bo wyjeżdżam przy dużej prędkości na przykład 150 na godzinę, patrzę, a tu nagle jest urwana droga i trzeba dosyć mocno improwizować naprawdę. Tak, nawigacja jest takim, no to jest w tej chwili nawigujemy z takiego, można powiedzieć, roadbooka, ja mam go tutaj przy motocyklu przyczepionego, też może później będziecie mieli ochotę, to podejdziemy do motocykla, ja to wam puszczę taką mapkę, najpierw trochę o niej opowiem tak tutaj na sucho. To jest mapa, według której się wszyscy ścigają w tej chwili na zawodach, wygląda to trochę słabo, jakbyśmy byli tutaj 20 lat wstecz, ale taka mapa papierowa jest bardzo precyzyjna i tak naprawdę ona właśnie mówi mi, czy jest niebezpieczny teren przede mną, czy nie. Na niej jest zawsze napisany kilometr, i na przykład tu jest 173 km 450 metrów. Będę jechał na 170 i tutaj będą jakieś tam, nie wiem, między jakimiś wydmami. Później mam za 400 metrów kolejną zmianę, że muszę skręcić na 150. I tak naprawdę przez cały odcinek, czyli na przykład 500 km odcinka jadę według takiej mapy, która pokazuje mi bardzo precyzyjnie też, w którym miejscu jest coś niebezpiecznego. Czyli na przykład, jeżeli nie mam nic napisane, to jadę tak naprawdę wszystko i tylko patrzę, że zbliżam się do tego miejsca, hamuję, jest właśnie dziura, która jest taka jak tutaj, nie wiem, na przykład ta ściana, więc warto byłoby hamować i jadę dalej. I to połączenie z bardzo szybką jazdą jest no, dosyć dużą sztuką w tej chwili. Jest kilku zawodników, którzy bardzo dobrze sobie z tym radzą. I to naprawdę też daje taką frajdę, że jest się w stanie bardzo, bardzo szybko jechać po terenie, który jest naprawdę nieznany. To ja może to puszczę, tak sobie możecie podawać, bo to zawsze w ręku jak się złapie, to jest troszeczkę to ciekawsze, bo widać. Też taką mapę ja dostaję zawsze jeden dzień przed odcinkiem, czyli nie mam czasu sobie na przykład wcześniej przejechać takiego odcinka, bo mam tylko, tak jakbym teraz średnio o 17 dają taką mapkę i muszę sobie ją przygotować na następny dzień. Czyli zaznaczam ją takimi kolorowymi, tymi flamastrami, charakterystyczne punkty, bo dużo łatwiej się wtedy patrzy, tak? Bo ja mam ułamek sekundy na każdą z tych zmian, żeby zobaczyć, co na niej jest, na który stopień mam jechać, czy jest niebezpiecznie, więc takie kolorowanie mapy trwa około z czasem godziny, a czasem nawet dwóch, więc to też zajmuje czas na zawodach. Tak jak sam Dakar i tak jak później oglądam gdzieś na Eurosporcie te transmisje z helikoptera, który robi zdjęcia na tych zawodach, to wszystko naprawdę wygląda tak pięknie z góry, że ta droga jest taka gładka i tak się jedzie i to wszystko jest takie piękne. Jak ja jadę, to naprawdę ten motocykl tak rzuca, że ja nie mam czasu pomyśleć o niczym w ogóle, oprócz tego, gdzie moje koła przejadą, więc można powiedzieć, że trochę się też jedzie przez te kilka godzin bezmyślnie albo bardzo myśląc o tym, co się dzieje przede mną. Oczywiście jest bardzo trudno się skupić na 4 czy 5 godzin tak, żeby mózg pracował cały czas tak precyzyjnie i niestety co jakiś czas gdzieś tam ta myśl ucieka i nagle gdzieś się znajduje na jakiejś plaży i sobie myślę, kurczę, co ja będę robił w wakacje, ale i oczywiście to weryfikuję zaraz teren, bo uderzam w jakiś kamień czy w coś, w jakąś dziurę, bo której już nie zobaczyłem, bo nie zdążyłem jej wyhamować, no i od razu wiadomo, że trzeba się znowu skupić i patrzeć na to, co jest przede mną. Na Dakarze jest tak, że są około z 14 dni, dwa odcinki są po takich wydmach, ze 2-3 są po takiej gładkiej pustyni, reszta to są odcinki po drogach szutrowych, które oczywiście są, no część po odcinkach szutrowych, część po wyschniętych rzekach, więc ten teren jest taki, można powiedzieć, bardzo zmienny. Teraz byłem na zawodach w Abu Dhabi, które słyną z tego, że jest tam jedna wielka piaskownica i nie ma tam nic innego oprócz piasku, więc przez 5 dni całkowicie się ścigaliśmy po wydmach i tylko po piasku, więc to są takie fajne zawody dla motocyklistów, bo motocyklista, no ten załóżmy, który umie jeździć, no to sobie przez te wydmy wszystkie przejeżdża, problemem jest tylko to, że trzeba po niej bardzo szybko jechać i co i raz niektóra wydma jest urwana, czyli jadę, można powiedzieć, po takiej falującej drodze, po falującej pustyni. I na przykład 50 wydm jest taki, że jest tak gładko, więc tak naprawdę po co hamować, prawda? Nie ma żadnego problemu, ale
na przykład 51, której się nie da przewidzieć, jest urwana i nagle jest 10 metrów czy 15 minut prawie z takiego pionowego spadku. No i to jest też duża sztuka, że zawodnicy mniej doświadczeni po prostu przejedzie tych 10 i będzie sobie, kurde, no nie mam co hamować co chwilę, bo to jest bez sensu, więc trzyma gazu. No i później oczywiście któraś wydma jest urwana i przyjeżdżam i widzę tylko, jak oddaje skoka i gdzieś tam ślady, można powiedzieć, 10 metrów niżej są. Później widać tylko ślady stóp, że tam gdzieś się zbierał i ten motocykl szukał i kilka plastików i pojechał dalej, więc takie sytuacje się też często zdarzają. No i rajd Abu Dhabi słynie z tego, że jest tylko piasek, więc jeżeli zawodnik jest w stanie przejechać te zawody, to na Dakarze na pewno już sobie z pustynią, jakby z wydmami zawsze poradzi. Motocykliści w miarę z wydmami nie mają takich problemów, tak jak samochody. Na przykład samochody wiem, że bardzo mocno walczą na wydmach i się zakopują i czasem są w stanie siedzieć między jedną wydmą a drugą przez, nie wiem, 2 godziny i przekopują prawie całą wydmę, żeby wyjechać, bo jeżeli jest taka wydma, że tutaj jest z dwóch stron praktycznie pionowo i ten samochód w środku, to on nawet nie ma siły się rozpędzić, więc łopata i tam chłopaki siedzą i kopią przez 2 godziny ten samochód. Wypadki się niestety zdarzają, bo jedziemy bardzo szybko, tak? To są zawody, w których ja na przykład teraz na maksymalne prędkości, teraz na tych zawodach jak byłem, miałem 174-175, gdzieś po pustyni się ten motocykl rozpędza, więc to jest bardzo szybko. No i przez to jak jest szybko, jest niebezpiecznie i niestety są wypadki, jest dużo bardzo wypadków. No to jest ta najmniej przyjemna strona tych zawodów. O tyle jest dobrze, że motocykl każdy jest uzbrojony w takiego EV tracka, czyli GPS, który można powiedzieć namierza zawodnika i organizatorowi. Cały czas jakby organizator widzi wszystkich zawodników na trasie, gdzie są, w którym pozycji się znajdują i czy motocykl na przykład jest pionowo, czy się wywrócił, czy leży, więc takie sygnały dostaje. I jest moment taki, że jeżeli ja jadę i przede mną, bo jeszcze jedno powiem, zawsze startujemy na zawodach jeden po drugim, tak? Czyli co minutę startuje zawodnik średnio. Tak naprawdę zawodnik jest pierwszą osobą, która może pomóc drugiemu zawodnikowi, więc jak ja dojeżdżam i widzę, że jest wywrócony zawodnik, leży, no to wiadomo, że się zatrzymuje. No tracę swój czas, ale to jakby nie ma w ogóle znaczenia i staram się mu pomóc. Jeżeli on jest no, w słabej bardzo formie, no to od razu naciskam takie przyciski ratunkowe i wtedy no, helikopter powinien przylecieć w miarę szybko. Z tego co tam chyba 7 minut trwa od momentu naciśnięcia tego przycisku do przylecenia helikoptera, który zabiera tego zawodnika i, no, i gdzieś go tam zabierają do szpitala, więc to taka pomoc w miarę szybko działa. Też jest tak, że jak przyjeżdża mi zawodnik na przykład ma zepsuty już motocykl, to już wtedy jest trochę inaczej, bo ja czekam na sygnał, że on mi pokaże, że jest wszystko w porządku i tak naprawdę się w ogóle przy nim nie zatrzymuje, a jeżeli się zatrzymuje, no to musi być na przykład mój znajomy albo jakiś kolega, któremu chcę pomóc i mogę mu pomóc i wtedy ja stracę trochę czasu, ale na przykład on dojedzie zawody do mety. Też tak było 3 lata temu na Dakarze, taki zawodnik Francisco Lopez z Chile, a zawody Dakar był w Chile. Zerwał mu się łańcuch, więc stosunkowo można powiedzieć banalna usterka. Tam walczył o 3. miejsce na Dakarze. Ja wtedy w ogóle to był mój pierwszy Dakar, to było w sumie 4 lata temu. I widzę, że stoi przy tym motocyklu i nie ma co zrobić. I tak błagalną miną mówi, tak pokazuje, że może się zatrzymał. Zatrzymałem się na chwilę i zadaję pytanie, czy mam może tą zapinkę do łańcucha. I ja tak analizuję to, gdzie to mam schowane, ile czasu na tym stracę. I tak sobie myślę, dobra, pomogę ci. No i straciłem tak naprawdę na tej operacji ze 4 minuty. Jemu dałem tą zapinkę. No i on te zawody dojechał na 3. miejscu. Ja byłem wtedy 11. Może jakbym mu tej zapinki nie oddał, to straciłby więcej czasu i by na przykład ja bym był jedną pozycję wyżej. No ale to się zdarza, że po prostu czasem komuś się pomaga, czasem nie, ale zawsze jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, bo coś mu się stało, no to zawsze zawodnicy się zatrzymują i czekają z danym zawodnikiem na pomoc, czyli na ten helikopter, który go uratuje. A jak przygotowujesz się do wszystkich zawodów w Polsce, na przykład, gdzie jest zima? Takie przygotowanie fizyczne, no to można powiedzieć, że motocykl to jest taka łopata. Ja mam takie odciski, że mogłem naprawdę tutaj dobrze popracować i trzymam ten motocykl, więc jest to taka praca fizyczna. W tej chwili, czy taki mój trening normalny, który prowadzę cały czas, jest mniej więcej wygląda tak, że rano jestem 2 godziny
na siłowni, czyli na przykład 1,5 godziny wiosłuję i jakieś tam wykonuję ćwiczenia fizyczne. W środku dnia jadę na motocykl, czyli godzinę jestem realnie na motocyklu, siedzę i jeżdżę i trenuję i jeżdżę, jakby ćwiczę, można powiedzieć, technikę. No i później wieczorem jestem albo na basenie, albo jestem na squashu, albo jestem na rowerze, albo na czymś, czyli można powiedzieć, że prawie 7 godzin jestem w ruchu i na treningu. No i tak jak to się robi przez cały rok, pomnożyć przez jeszcze kilka lat, no to wtedy to naprawdę jest taka prawdziwa siła w organizmie. Na pewno zawodnicy mają różne jakby... Mi się wydaje, że też jest tak, że zawodnik, który jedzie nawet na ostatniej pozycji, dla niego na przykład przyjechanie, bo sobie założy, że chce być, nie wiem, ten odcinek przejechać szybciej o 3 minuty i go przejdzie o 3 minuty, no to jest z tego dumny. I to jest chyba najważniejsze, że trzeba sobie wybierać takie, można powiedzieć, cele, które są... Każdy z czego się cieszy, tak? Ja na przykład wiem, że najbardziej mnie cieszyło kiedyś, i to jest taki mój największy sukces, że kiedy wystartowałem pierwszy do odcinka, czyli pierwszy jakby startowałem i otwierałem trasę i najszybciej go przejechałem ze wszystkich zawodników, czyli byłem w stanie jechać szybciej od zawodnika, który jechał już po moim śladzie i to jest taka, wydaje mi się, moje osobiste, że taki największy sukces, bo nawigować po pustyni, gdzie nie ma żadnego śladu i jechać jeszcze bardzo szybko jest bardzo trudno. Teraz na przykład w Abu Dhabi było tak, że zawsze zawodnik praktycznie, który jedzie pierwszy, rysuje na piasku ślad i wtedy cień się załamuje i wtedy dużo lepiej widać cały teren, tak? Że jak jest pofałdowana na przykład wydma, to jeżeli jadę jako pierwszy i nie ma żadnego śladu, to bardzo trudno jest określić różnicę wysokości. Jak przejdzie już jeden motocykl czy jeden jakiś tam pojazd, to wtedy już się robi cień i wtedy ten teren od razu się rysuje. I wtedy zawodnik zawsze z tyłu praktycznie może jechać dużo szybciej, no bo widzi, gdzie jedzie tak naprawdę. No i to takie, można powiedzieć, mały sukces, ale naprawdę mały, bardzo, bardzo mnie cieszy. No jeżdżę na motocyklu tym i można powiedzieć podobnym codziennie, więc na motocyklu jestem wyjeżdżony. Mam motocykl też szosowy, ale nie mam też trochę czasu, żeby na nim jeździć. Też uważam, że jest jednak jeszcze w Polsce trochę niebezpiecznie jeździć na motocyklu szosowym, więc trzeba na pewno bardzo uważać. Jak ja wsiadam na motocykl szosowy, który jest zawsze szybki, to naprawdę jadę bardzo, bardzo skupiony i nie mam czasu na przykład wtedy trochę myśleć o tym, co powinienem załatwić i trzeba na pewno jeździć po Warszawie czy w ogóle po Polsce na motocyklu bardzo, bardzo ostrożnie, bo ja uważam, że jak ktoś jedzie i ma wypadek na motocyklu, to nawet jak wyjeżdża samochód z boku, to jest to i tak wina motocyklisty, bo jak jeździ się motocyklem, trzeba być na tyle czujnym, że trzeba zakładać, że się zawsze... Jest jakby, no i ten, kto jedzie na motocyklu, ja uważam, że powinien być w ogóle zawsze winien, bo nawet jak się wysuwa samochód z boku i ktoś uderza, bo takich jest najwięcej wypadków, to i tak uważam, że ten motocykl jechał na przykład za szybko albo za agresywnie, że nie był w stanie go inny samochód zobaczyć, więc trzeba jeździć na pewno bardzo, bardzo rozsądnie i jak się dojeżdża do jakiegoś skrzyżowania, gdzie nawet nie ma samochodu, to lepiej, uważam, zahamować. To przeskoczymy wtedy do innego tematu totalnego. Jest też tak, że no, ta motoryzacja naprawdę bardzo blisko jakoś przez całe życie jest mi, bardzo się tym wszystkim interesuje i jak gdzie jest silnik, no to zawsze tym czymś się interesuje i to jest takie fajne, bo jestem specjalistą w jeździe na motocyklu, to można powiedzieć umiejętność dodawania gazu, hamowania i skręcania gdzieś tam mam na jakimś poziomie opanowaną. No i kilka lat temu, jeszcze studiując na Politechnice Warszawskiej, tutaj blisko na Simrze, taki mój kolega zainteresował mnie kolejną dyscypliną motorsportową, czyli driftingiem. Tutaj za mną jest, można powiedzieć, taki samochód, który budujemy od 5 miesięcy do driftingu. Ja driftingiem się interesuję od 5 lat, startuję w Mistrzostwach Polski w wolnym czasie, gdy nie jestem na zawodach motocyklowych, więc to jest pomniejsza jeszcze ilość tą wolnego czasu. No i w tej chwili tutaj powstaje taki naprawdę poważny projekt, czyli to będzie taka Toyota GT86, która będzie generowała 1000 koni mocy. Ona już w tej chwili jeździ, to jest jeszcze w budowie.
To jest wielki projekt, który można powiedzieć trwa 5 miesięcy. Samochód został rozłożony do, tak naprawdę do blachy. Zostało wszystko wycięte, co było niepotrzebne. Został wstawiony silnik z Toyoty Supry, czyli z innego, no nie z tej budy, która tutaj jest. Całe zawieszenie, cały kształt nadwozia, czyli bodykit, został zrobiony tutaj przez nas w Polsce, więc cały samochód jest też, to jest fajne, że jest, nie zamawialiśmy żadnych części do tego samochodu, oprócz części silnikowych, tylko wszystko jest wykonane tutaj przez nas w Polsce, przez moich kolegów z Politechniki Warszawskiej, którzy gdzieś tam na obrabiarkach się specjalizują, czy przez kolegów, którzy są w stanie wymodelować kształt tych bodykitów i tego zderzaka tak, jakbyśmy chcieli. I naprawdę powstał nam niesamowity projekt, który jest naprawdę no, godny zauważenia i godny do obserwacji, bo nie powstają takie samochody w Polsce, bo teraz można, tak jak na Discovery, można zobaczyć, że budują samochód w 7 dni, są w stanie coś tam zrobić, ale to wszystko jest tak, że ja idę do sklepu, kupuję wszystkie części i to wszystko składam. No to tak samochód można zbudować każdy, tylko trudną sztuką jest to, żeby zrobić na przykład wahacz, którego jeszcze nikt nie wyprodukował i który będzie miał kąt skrętu 70 stopni, bo te samochody do driftu muszą mieć naprawdę, to przednie koła skręcają tak, że samochód jest w stanie w miejscu zawrócić. I wtedy to jest wszystko dosyć mocno przemyślane i wymyślone, więc uważam, że jak ktoś kiedyś będzie miał okazję, no to zapraszam do obejrzenia samochodu, bo on w każdym elemencie naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze dopracowany. W zeszłym roku i 2 lata temu ścigałem się Toyotą Corollą AE86, czyli można powiedzieć matką tego samochodu, czyli 25 lat starszym samochodem. W tym roku Toyota wprowadziła na rynek nową Toyotę GT86, czyli kontynuację jakby tego modelu. No i dlatego jakoś tak mi się wydawało, że to będzie chyba fajne, żeby kontynuować jakby tą historię tego driftingu, który zaczął się właśnie od tamtej starej Toyoty Corolli. A kiedy zakończy? Samochód w tej chwili jeździ już tutaj, można powiedzieć, po obwodnicy Warszawy i się dociera, nawet w tej chwili jest w akcji, w ruchu. Więc na razie prosto jeszcze jeździ, ale już jest całkowicie złożony, już jakby całkowicie działa, teraz potrzebujemy, już mamy zrobione chyba 100 km, jeszcze potrzebujemy z 1200 zrobić kilometrów, więc Warszawa, Łódź, jak ktoś tam do Warszawy i do Łodzi potrzebuje coś zawieźć, to ten samochód będzie jeździł teraz na dniach non-stop. Dotrzemy ten silnik, no i w przyszłym tygodniu będziemy go hamowali, stroili tak, żeby już jeździł na pewnym zakresie mocy. Na zawodach ja się pojawię w tym samochodzie na pewno 17 maja w Kielcach, na drugiej rundzie Mistrzostw Polski, a wcześniej będę jeszcze w dwóch miejscach, czyli w Austrii samochód będziemy pokazywali i w Polsce jakoś 8 maja. Na pewno gdzieś taki pomysł był, czyli jazda na motocyklu, tak, chciałbym na Dakarze jeszcze trochę tam powalczyć, bo jest jeszcze o co powalczyć i czuję się na siłach, że można tam naprawdę daleko zajść. Gdzieś tam w podświadomości na pewno jest to, że chciałbym wystartować na Dakarze samochodem, bo z takim doświadczeniem, jakie ma motocyklista, czyli łączenia nawigacji z szybką jazdą i znajomości terenu pustynnego, jest to na pewno wskazane, żeby takim samochodem kiedyś wystartować. Dlatego też ten drifting jako jazda sportowym samochodem, gdzie już uczysz się takiej reakcji hamowania i jazdy samochodem, czyli 4 kółkami, więc na Dakarze na pewno kiedyś będę chciał wystartować samochodem. Adam Małysz nam tutaj, można powiedzieć, zainteresował się dyscypliną. Fajny człowiek, tak jak w telewizji go kiedyś obserwowałem, teraz miałem okazję z nim dosyć dużo czasu spędzić, no to jest taki jak w telewizji, czyli jest taki ciepła osoba, pozytywna bardzo i fajnie się z nim rozmawia, chociaż jest stanowczy też, jak tam coś mu nie pasuje, to od razu tam nie pęka i mówi, że to ma być inaczej. Adam w zeszłym roku startował, w tym roku już jechał dużo lepiej, robi bardzo dużo kilometrów, bardzo dużo trenuje, podchodzi do tego, można powiedzieć, bardzo profesjonalnie, więc to jest fajne, że ma możliwości, żeby jeździć najlepszym samochodem, jaki jest dostępny i żeby po prostu, no, robi to tak, jak powinno się robić, czyli non-stop trenuje, jest cały czas na zawodach i bardzo szybko jego umiejętności rosną. W tym roku był na 15 pozycji, wydaje mi się, że
na pewno będzie mu teraz coraz trudniej tę pozycję podbijać do góry, bo teraz zacznie się już po prostu ściganie jakby, bo w tej chwili on jechał bardzo dobrze, nic mu się nie zepsuło, nie miał żadnych problemów nawigacyjnych. A teraz, żeby być wyżej, no to po prostu trzeba już trochę więcej zacząć ryzykować, tak jak się to niestety dzieje na motocyklach, że pierwsza trzydziestka na motocyklach cały czas ryzykuje i jedzie na takim granicy tego, że się coś uda albo nie uda, tak jak w tym roku na Dakarze. Można powiedzieć, że każdy niebezpieczny zakręt to zawsze były te ślady, że ktoś poszedł prosto i tam jakoś się wybronił. 30 metrów skok lewo, prawo, gdzieś ten motocykl przyjął, tylko trzymał gazu, widać, że tam pojechał i nie pękał, więc w motocyklach jest cały czas taka jazda trochę na krawędzi. Dużo wywrotek, ale jakoś są wszyscy już przyzwyczajeni, nie wiem, są niezniszczalni ci zawodnicy, naprawdę. Ja się czasem dziwnie dojeżdżam do jakiegoś zakrętu, gdzie jest taka skała, tam dalej skały i ten zawodnik jakoś tam się tu odbił, patrzę, trzy plastiki urwane, ale pojechał. I pytam się na mecie, jak było, on mówi, a jakoś tam przeżyłem, więc ja mówię, no dobra, no to lecimy dalej. Zaczynał się ścigać amatorsko, to kiedy już pan wiedział, że się tym zajmie zawodowo, oraz od jakiej rangi zawodów zaczyna się już zarabiać jako zawodowy? Halo? To na następne pytanie będę podchodził z mikrofonem. Pytanie jest sobie dobre. Chyba jest tak, że najpierw najważniejsze jest to, żeby zacząć coś czymś pasjonować i od tego jakby zacząć, bo naprawdę znam prawie wszyscy zawodnicy, z którymi się ścigam i którzy osiągają jakieś sukcesy, nigdy nie zaczynali czegoś z myślą o tym, że zaczną na tym zarabiać, czy będzie to w ogóle przynosiło jakieś w ogóle no cokolwiek, tylko wychodzili z założenia, że to nie wychodzi na założenia, po prostu coś lubili robić i to zaczynali, tak? I mam mnóstwo kolegów, którzy wygrywają, można powiedzieć, i zawody driftingowe, i zawody motocyklowe. I żaden z nich, można powiedzieć, zaczynając karierę, nie powiedziałby, że on będzie sobie z tego żył, czy będzie chciał całe życie jeździć na motocyklu, czy jeździć samochodem. Tylko po prostu to kochał i chciał to robić. I jakoś, jeżeli ktoś jest totalnie zaangażowany w coś, wydaje mi się, że jest zawsze szansa, że się to jakoś ułoży. To jest chyba taka, można powiedzieć, no, trudna wersja, ale taka wersja niestety działa wszędzie, że zawodnicy dopiero wkładają całe serce, wszystkie możliwe środki, jakie mają w daną dyscyplinę i jakoś osiągają na tym sukces, tak? Oczywiście no, nie jest to stuprocentowo, ale w driftingu czy w motocyklach i znam wielu zawodników z całej Europy. Oni są wszyscy jednostkami, którzy po prostu poświęcili całe swoje życie i nie chodzili na, nie wiem, na imprezy, weekendy, tylko siedzieli na zawodach, czy rano szli do, nie wiem, szkoły i walczyli, no i jakoś to się im wszystko poukładało. I zawsze potrzeba do tego wszystkiego na pewno trochę szczęścia, no ale to chyba we wszystkim jest tego szczęścia trochę, tak? Nie wiem, Warren Buffett, tak, ma Coca-Colę, czy tam ma udziały w Coca-Coli i też chyba tam na farcie kupił tę akcję, więc to trochę tak... Niestety trochę tak jest chyba. Jakie ambicje na przyszły Dakar? Ambicje? No, tak jak tutaj wychodzę z założenia, że lepiej nie mówić, jak bym chciał, żeby było, bo chciałbym, żeby było jak najlepiej. Więc mówię zawsze, że chciałbym dojechać do mety jak najszybciej. I to jest taka w sumie chyba najlepsza odpowiedź, bo co z tego, że mogę pojechać pierwszy odcinek i go wygrać, jak drugiego odcinka mogę zakończyć właśnie na tym kamieniu i gdzieś tam już nie dojechać. Więc na pewno będę chciał trochę mieć więcej szczęścia. Na pewno w tym roku na Dakarze miałem dwa odcinki, które się totalnie nie udały, bo trochę się po prostu to wszystko nie zgrało. Miałem problem z przednim hamulcem, że idę, hamuję do zakrętu i po prostu przedni hamulec przestał działać w ogóle, że motocykl przestał hamować. Gdzieś tam wpadłem w jakiś krótkoczasny i nawet jakby to wszystko było, by się tylko to stało tym, że się tam wywróciłem, bym się pozbierał, to bym stracił na tym, tam, nie wiem, 3 minuty, to by była żadna strata. A niestety ten drut się tak wplątał w ten motocykl, że musiałem go przez 20 minut wyciągać i jakimiś tam kombinakami ten drut wyrywać. I naprawdę nie jest to łatwe, bo
bo się śpieszysz i to wszystko jest naprawdę ciężkie, a taki drut jest, nie wiem, dwumilimetrowy, więc trudno było ten motocykl wyswobodzić. Później zaczynam już jechać, patrzę, a tutaj chłodnica oleju ma dziurę, bo dostał ten motocykl centralnie tutaj w chłodnicy oleju. Więc musiałem tą chłodnicę oleju wymontować, wyrzucić, można powiedzieć, i zamknąć obieg bez tej chłodnicy. Więc taki, można powiedzieć, mała sytuacja, pół godziny jakby jest w plecy. No i taki ruch właśnie trochę mnie w tym roku spowolnił, bo później przez dwa dni nie mogłem dojść do grupy zawodników, z którymi się ścigałem, bo jakby startujemy zawsze z pozycji, na której dzisiaj ukończyliśmy, tak? Czyli jeżeli wygrywam dzisiaj odcinek, to jutro startuję pierwszy do odcinka. Jeżeli jestem tam trzeci, no to jutro trzeci. Jeżeli jestem 50, no to jutro będę z 50 pozycji startował. I na Dakarze jest to niestety bardzo, bardzo ważne, bo jest czasem taki kurz, że ja nie jestem w stanie przez 150 km wyprzedzić zawodnika, który jedzie o połowę wolniej ode mnie, bo nawet nie jestem w stanie się zbliżyć do niego na taką odległość, żeby on usłyszał, że ja za nim jadę. Więc jest to taka czasem walka o to, żeby przetrwać. Na pewno wielu zawodników ma dużo wywrotek i wypadków podczas kurzu, bo jedziesz za naprawdę wolnym zawodnikiem, a nie jesteś w stanie nic zrobić. I wiesz, że ten czas leci, wszyscy ci z przodu jadą szybciej, a ty nic nie możesz zrobić i czasem próbujesz zaryzykować. I właśnie się tak dzieje, że właśnie zamiast skręcić w prawo, to nawet nie widzisz, żeby skręcić, idziesz prosto, tak? I gdzieś tam improwizujesz, żeby nie uderzyć w drzewo czy w coś. Więc na Dakarze jest naprawdę dużo szczęścia potrzeba. Mi w tym roku na pewno na dwóch odcinkach trochę tego szczęścia zabrakło. No ale musi być w przyszłym roku dobrze, bo zmieniamy też system treningowy i zmieniamy trochę motocykl, żeby był trochę lepszy, więc powinno być dobrze. Powiedz, słuchaj, czy wiedza zdobyta na SIM, że na Politechnice przydała ci się jakoś w karierze? Czy wiedza na SIMRze? No wiedza na SIMRze na pewno zdobyta i w sposób, nie wiem, był ktoś na Politechnice Warszawskiej może? A na jaki wydział? Na SIMRze. A skończyliście? Jeszcze nie. Na którym roku jesteście? No właśnie. Jak skończycie, to porozmawiamy, bo wydaje mi się, że tam jest dosyć ciekawie. Przetrwanie. Tam jest taka szkoła przetrwania troszeczkę i na pewno jeżeli chcesz się nauczyć czegoś, to się nauczysz, ale też jeżeli chcesz się nauczyć tego, jak przetrwać w trudnych warunkach, to też się tego nauczysz. Więc wydaje mi się, że jeżeli... Więc na pewno SIM gdzieś tam pomaga, tak? Na pewno to, że znam bardzo dużo kolegów stamtąd, którzy teraz się realizują technicznie, można powiedzieć, czyli właśnie znają się na obrabiarkach czy na czymś, teraz na przykład przy tym projekcie tego samochodu, to bardzo dużo pomogło. Więc taka wiedza, można powiedzieć, taka jest bardzo przydatna. Sama wiedza techniczna, no to też masz trochę większe pojęcie, tak? Bo jednak na Dakarze musisz ten motocykl, jestem sam i się coś psuje, tak jak zepsuła mi się chłodnica oleju, no i trzeba gdzieś mniej więcej wiedzieć, co trzeba zrobić, więc mieć kontakt z tą mechaniką. Mam jedno pytanie. Wydaje mi się, że tam jeden z takich wypadkowych odcinków w tym roku to było chyba trzeci czy czwarty od końca. Ja nie wiem dokładnie, jak to było, czy to woda, czy deszcz zalała drogę, czy coś, ale bardzo dużo zawodników z przodu tam kompletnie pojechało źle i potem to był czwarty czy piąty do końca i tak tam wiem, że... To też był właśnie odcinek taki nieszczęścia, można powiedzieć. No właśnie. I właśnie i są takie sytuacje, często jak z helikoptera się widzi, czy to tego typu, jak no, z góry jest widok, kilka kilometrów zasięgu, jest 20 kierowców i każdy jedzie w inną stronę. To chyba jest najśmieszniejsze wtedy i w ogóle już nie wiadomo, co się dzieje i co się robi. No i to wtedy chyba ta rywalizacja się przeradza bardziej we współpracę. No i właśnie co tak, jak to wygląda w tym. Nie ma współpracy wtedy. Jest tak, że ja jadę nawet po dobrej trasie, tak jak z tego roadbooka tam wszystko wynika, że wszystko się zgadza, tu mi kilometry się idealnie zgadzają i nagle leci zawodnik pod prąd. No i co ja wtedy myślę? No kurde, mi się niby zgadza i to jest wszystko w ułamkach sekund, tak? Bo bardzo szybko się wtedy zbliżamy i się mijamy, więc ja sobie myślę tak, albo jadę ja źle, albo on jedzie źle, albo on już był tam i wie, że tam jest źle, no i co teraz zrobić? No i to jest już kwestia tego, że albo jestem na tyle silny psychicznie, że ufam swojej nawigacji i nie zawrócę za nim, albo patrzę na przykład, jaki to jest zawodnik, czy to jest oszołom, który zawsze się gubi, albo zawodnik, który dobrze nawiguje i na przykład wie, że już tam jest zła, jakby ta zła droga i wtedy się zawraca. Chociaż w większości opłaca się jechać zawsze po swojemu, czyli jednak jechać na własną nawigację,
chociaż to jest naprawdę bardzo trudne, bo jak nagle jedzie trzech zawodników, bo może jechać i trzech pod prąd, to wtedy naprawdę siła tamtej grupy ma duże znaczenie. Często zawracają zawodnicy bez sensu, a tamten na przykład jeden zawracał, bo mu się paliwo skończyło i sobie wracał gdzieś tam, bo tam spotkał motocyklistę i mu ktoś odda paliwo i wtedy są wszyscy zgubieni. Albo ja miałem taką sytuację w zeszłym roku w Maroku, gdzie ja się totalnie pogubiłem, mi się po prostu pomyliły cyferki na tym roadbooku i szukałem czegoś, czego nie mogłem znaleźć, tak? Bo byłem po prostu kilometr za wcześnie, więc nie było tego skrętu i nigdy go tam nie było, bo po prostu, ale jeżdżę tam w kółko i robię te kilometry, przyjeżdża taki hiszpański zawodnik, który jest właśnie trochę zwariowany i zaczyna jeździć za mną i też szukamy, ja mu pokazuję, szukamy, ja jakby mam wbite w głowę, że tu jestem i tu muszę być, a on w sumie jeździ za mną, no i tak naprawdę później jak mu powiedziałem, że to było kilometr za wcześnie, bo mi się przewidziało, no to on sobie myślał, no to pięknie, co ja to robiłem w ogóle. Więc takie sytuacje się zdarzają, a na Dakarze było też tak, że jechaliśmy wtedy tam, gdzie pojechaliśmy trochę w złą odnogę rzeki, bo trochę nieprecyzyjnie był ten roadbook narysowany i to był trochę błąd organizatora, ale tu jakby no trudno. I spowodowało to, że mieliśmy jechać na stopień dokładnie precyzyjnie, na przykład nie wiem, 250. Powinniśmy jechać korytem rzeki, przez to, że padał deszcz, no to te koryto rzeki było trochę zmienione, bo ta woda płynęła z różnych miejsc. Trochę nie było wiadomo, gdzie ta rzeka tak naprawdę, z której strony. I pierwszych 10 zawodników, ja byłem tam chyba piąty w szeregu z tych zawodników, pojechaliśmy w złą odnogę. No i tam oczywiście już tej trasy nie ma, bo powinniśmy skręcić w prawo, ale nie ma tej drogi, bo jesteśmy w innym miejscu. No i można powiedzieć, że wtedy jest szukanie po prostu drogi tak naprawdę totalnie na farta. Albo podejmuje się decyzję, że wracamy pod prąd i wracam do punktu, w którym wiedziałem, że jestem. Kalibruję sobie znowu licznik na te kilometry i jadę jeszcze raz od początku całą tą drogę. No i po prostu tak się stało i musieliśmy tak zrobić, wróciliśmy i zawodnicy nagle, którzy jechali na 40 pozycji, przyjechali do tego punktu, już były ślady w prawo, a nie prosto i sobie po tym śladzie pojechali. Na przykład zawodnik, który jechał wtedy na 35 pozycji, ten odcinek tam chyba wygrał, bo po prostu mu się idealnie zgrało, tak, że my przyjechaliśmy, on właśnie przyjechał i skręcił w prawo i nigdzie tam nie jeździł 30 km dłużej. Więc takie sytuacje się też zdarzają, no ale to na tym też polegają te zawody, tak, żeby sobie radzić z takimi rodzajami terenu. Ja mam pytanie, jak wyglądają sprawy związane z jedzeniem, wodą, fizjologią podczas rajdu? Na Dakarze jest tak, że każdy biwak jest jakby... Organizator zapewnia wyżywienie, czyli śniadanie i tam można powiedzieć bufet szwedzki, obiad, kolację po południu. Więc rano mogę sobie zjeść śniadanie i później po południu wieczorem mogę zjeść kolację. W ciągu dnia, jak jestem na odcinku, no to mam przy sobie w kieszeni takie żelki i batony energetyczne, które jakby wystarczają mi na cały dzień tego, co mam przy sobie. Na plecach mam 1,5 litra wody, więc tą wodę piję sobie. To jest taka rurka, którą ściągam rękę z kierownicy, wkładam sobie rurkę do buzi i piję, więc nie muszę w ogóle zwalniać. O tyle jest dobrze, że średnio co 200 km ten motocykl trzeba dotankować, więc średnio co te 200 km jest zawsze tankowanie i wtedy mam 15 minut przerwy i wtedy mogę zrobić co trzeba, zjeść sobie batona i pojechać dalej. Każdy zawodnik ma też zawsze równo te 15 minut, więc ja przyjeżdżam na tankowanie, zatrzymuje mi się czas na 15 minut i równo po 15 minutach wyjeżdżam, więc wtedy wszyscy ci zawodnicy przez te 15 minut stoją. Czy idziesz szybciej, czy wolniej, zawsze musisz jej tak na 15 minut zatrzymać. W samochodach za to jest trochę inaczej, bo w samochodach trzeba zatankować samochód na cały odcinek, czyli na przykład na 600 km musi tego paliwa im starczyć, czyli nie wiem, tam Małysz wiezie z 500 litrów paliwa za fotelem, czyli pół tony paliwa wiezie. Oni się w ogóle nie zatrzymują na tych tankowaniach, więc przejeżdżają. Więc jak oni sobie radzą tam z potrzebami fizjologicznymi, mają chyba rurki takie nawet na pewno i chwilę chyba robi sobie, odsapnie sobie, ale jedzie na pewno na stopę. Mentorem był mój kolega z Politechniki Warszawskiej, którym razem studiowaliśmy. Kiedyś mnie wziął, chyba był na pierwszym roku, on miał taką Suprę, to była MK3 chyba, taka kanciasta jeszcze, z 82 roku, ale tylny napęd, tam 2,5 litra, 2,7 chyba litra napęd miał. I pojechaliśmy wtedy, można powiedzieć, na rondo gdzieś. I tam żeśmy katowali to rondo. To były takie podstawy driftu. I od tego się jakoś zaczęło, od tego później ja za jego jakimś tam namową kupiłem stare BMW E30 taką 2,5 litra.
Wiesz, niestety to nie można tak mówić, ale gdzieś tam trochę na tych rondach żeśmy pojeździli sobie w życiu. Trochę tam było przygód, ale na szczęście na tych rondach gdzieś tam w nocy, o drugiej w nocy się jeździło, no to nie było samochodu, więc niebezpieczeństwa tam, można powiedzieć, nie było żadnego. Kwestia tylko taka, że trochę hałasu się robiło, no i później było więcej z tego problemów. I to był jakby taki początek. Później jakby rozwijałem to trochę tą BMW-kę, później zacząłem jeździć Nissanem, później Toyotą, no i teraz jest to czwarty samochód, który już jest, no, można powiedzieć, kilka leveli wyżej. Ale 30 do nauki, idealna. Zaspawać tylko dyfer z tyłu albo szferę i można normalnie. My żeśmy nawet tym, można powiedzieć, seryjnym samochodem jeździli już do Poznania czy do Lublina na tor. I taki sam, seryjny samochód, który nie jest, no, ja wtedy pamiętam, kupiłem ten samochód, no, za 2,5 tysiąca złotych, więc to nie jest, można powiedzieć, na samochód sportowy za duże pieniądze. I tym samochodem naprawdę dało się już fajnie pobawić. I tor w Lublinie można było cały bokiem gdzieś tam przejechać, więc fajna zabawa i od tego jakby zaczęliśmy. Wszyscy, nikt nie ma pytań. Podczas jazdy w ruchu publicznym, czy jest pan wyżyty już na ten czas wyścigu, czy jeszcze to... Nie, już nie jeżdżę. Te samochody już teraz, którymi się ścigamy, się nie nadają do jazdy po drogach, bo są za sztywne i tak się naprawdę niewygodnie tym samochodem jeździ i też szkoda tego samochodu trochę. Więc tu już w Warszawie, tak żeby bokiem tam pojeździć, to już się nie pojawiam. No, nie można, tak? Więc to już może nie można. To znaczy, czy mógłby pan coś więcej powiedzieć o motocyklu? No i czy w planach jest może na przykład zmiana jakaś tego motocykla? Czy coś w ogóle może być lepszego od tego KTM-a na Dakar? To jest motocykl KTM 450, pojemność jest 450, bo jest takie ograniczenie przez organizatora. To się zmieniło 3 lata temu, bo wcześniej było ograniczenie do 700, teraz jest do 450, bo też technika się rozwija i silniki 450 są bardzo mocne i bardzo wytrzymałe. Ten motocykl tak naprawdę silnika nie ma wielkiego, jakby popatrzeć na motory szosowe, bo to jest tylko 450, to jest jeden cylinder. Ma 65 koni mocy, więc też mocy nie ma za dużo, ale naprawdę w terenie jest to bardzo szybki motocykl. Ten motocykl jest trochę już za ciężki. W tej chwili powstało kilka lepszych motocykli, na przykład Husqvarna czy Honda. Mają nowszą technologię i mają lżejszy motocykl, na którym mogą szybciej po prostu jechać w trudnym terenie. Więc ten motocykl już się robi trochę przestarzały. Ale i tak na Dakarze w pierwszej piątce było 5 KTM-u, więc sobie nie było nawet na tych starszych, można być cięższych motocyklach, da się bardzo dobrze jechać. Motocykl jest fajny, no bo w tym roku przejechaliśmy wszyscy, prawie cała czołówka przejechała na jednym silniku, czyli 8,5 tysiąca kilometrów na jednym silniku od 450, to jest naprawdę dużo, bo ten motocykl jest, no naprawdę ma bardzo, bardzo ciężko. Jakby wziąć taki silnik, który jest seryjnie produkowany, taki 450, to jest silnik z motoru krosowego, to by chyba wytrzymał z 45 km, 50 i by wybuchł. A ten silnik wytrzymuje 8,5 tysiąca, bo jest dosyć mocno, taki jest, można powiedzieć, no wszystko jest zrobione w tym silniku, oprócz karty, no oprócz kształtu z zewnątrz, to jest wszystko zrobione, co się tylko da. No ja skończyłem Politechnikę Warszawską, zrobiłem inżyniera, no i później już się zmęczyłem trochę simrem, więc tak wymyśliłem w sumie, żeby może już tej techniki, wiedzy takiej technicznej było dosyć dużo, więc pomysł był, żeby pójść, no tak jak SGH słynie z tego, że jest chyba najlepszą ekonomiczną uczelnią, więc tak pomyślałem, że fajnie by było skończyć SGH i skończyłem tutaj, zrobiłem magistra z zarządzania. I w tej auli też byłem, w sumie, kilka razy z tyłu tam. Udało się w jakiś sposób połączyć? Ciężko bardzo jest połączyć szkołę ze sportem. Na Politechnice było bardzo ciężko. Nawet poszedłem kiedyś do dziekana i poprosiłem, bo jadę właśnie na Dakar. I, no, czy poszedłem 3 miesiące wcześniej, nie tak, że jadę z zaskoczenia, ale że nie zdążę może na sesję, bo właśnie jakoś była sesja w styczniu, w połowie stycznia, a Dakar właśnie wtedy idealnie trwa. No i pan dziekan powiedział, żebym
No najwyżej postuduję rok dłużej, no to ja powiedziałem, no dobra, to ja jakoś będę kombinował. No i generalnie no dużo pracy, żeby to jakoś pozaliczać, można powiedzieć, jeżeli mnie nie było, no to naprawdę nachodziłem się tutaj do wszystkich mnóstwo kilometrów, żeby jakoś się dało to pogodzić. Ale to jest trudne i uważam, że warto. Uważam, że warto jest jednak nie być tylko sportowcem, tylko gdzieś mieć jakąś wiedzę i czymkolwiek jakby też jakby no, mieć co powiedzieć, tak? Bo jednak trochę tutaj się można czegoś nauczyć. Chciałem zapytać, jak wyglądała sprawa ze sponsorami, bo wiadomo, że w tym sporcie bez nich ani rusz. Czy to było tak, że oni pojawili się z wynikami, czy od początku kariery trzeba było pukać od drzwi do drzwi i jakoś starać się o te pieniążki? Teraz cały czas trzeba pukać. Cały czas jest ciężko, naprawdę. Naprawdę to tak wszystko, można powiedzieć, wygląda, ale my jako zespół walczymy cały czas i cały czas jesteśmy jakby monitorowani i nasze wyniki są jakby sprawdzane i czy to się w ogóle opłaca takiej wielkiej korporacji. A poza tym nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że ma sponsora albo będzie miała sponsora i to tak po prostu przyszło jej łatwo. To takiej rzeczy nie ma. Często się walczy o sponsora na przykład 2 lata i dopiero po 2 latach dany projekt uda się przewalczyć i wtedy zaczyna się jeździć. Jak się już zahaczy, no to wtedy jest już trochę lepiej, tak? Bo zaczynasz, wiesz, czy dana firma chce to robić, jeżeli już wiesz, no to już znasz dane osoby i wtedy już jest trochę łatwiej. Najgorszy jest ten jednak pierwszy moment, żeby zaskoczyło i to jest niesamowicie trudne, naprawdę. I to jest tak samo w Polsce, w Europie jest bardzo trudno, w Stanach jest trochę lepiej. Zawodnikom, którzy ścigają się w Stanach, jednak w Stanach jest jakiś taki, może są lepiej do tego wszyscy nastawieni, tak? Że fajnie jest sponsorować sportowców i że fajnie jest to robić i że to się opłaca, bo to jest, przekłada się, można powiedzieć, na trochę inną reklamę niż wysadzenie tutaj 1000 billboardów. Ale jest bardzo trudno, naprawdę. Jest to niesamowicie ciężka praca i my w zespole tutaj walczymy cały czas o to, żeby przetrwać i nie jest to naprawdę lekko, tak jak tu przyszły dziewczyny z Red Bulla. No to też z Red Bullem w tej chwili współpracujemy. I tak samo projekt w Red Bullu walczyliśmy za 2 lata tak samo, żeby dopiero dojść do jakiegoś momentu, żeby dali naklejkę na kask. No gdzie tam Monster? Monster jest dla mnie, ja nie lubię Monster, więc teraz już nie ma co tutaj mówić. Nie, no uważam, że Red Bull jest też na tyle ciekawszą firmą jednak w tej chwili, tak, jednak Monster jest, dopiero się rozwija, w Polsce go jeszcze nie było i nie no, w ogóle nie ma możliwości. Coś jeszcze może ciekawego, jakieś ciekawe pytanie było. Czy miałeś jakieś ręce, i czy miał lekko złamane kości i już miał chwilę zwątpienia, że powiedział, że nie jedzie dalej, jednak wsiadł na ten motocykl i przekładając jakieś tam ręce, raz na 5 lat sobie zmieniając ręce, dalej jechał. Czy miałeś takie momenty w Dakarze kiedykolwiek? Wiesz, że miałeś takie zwątpienie? Codziennie rano jest zwątpienie. Jak wstaję o 3, na przykład 30 i się ma ubierać, jest zimno, to jest naprawdę ciężko i to jest najgorszy moment w ogóle całego dnia w tej dyscyplinie, bo w tym roku na przykład najwcześniej stawaliśmy na Dakarze o 2:30, więc już jest naprawdę. To jest nieprzyjemnie. Ja dziś jadę po ciemku na dojazdówce przez jakąś tam wioskę, a tam właśnie ludzie w klubie sobie jeszcze siedzą, a ja tutaj już lecę zamrożony w tym moim całym stroju, więc to są takie momenty naprawdę nieprzyjemne. Na pewno jest też tak, że taki zawodnicy na motocyklach to są na pewno ci tam pierwsza 30, to są tacy, wydaje mi się, dosyć twardzi zawodnicy, bo jeżeli większości zawodnicy jadą do momentu do tego, do którego są w stanie jechać i jeszcze prowadzić ten motocykl, czyli na pewno w pierwszej 10, 15 było kilku zawodników, którzy mieli połamane na pewno palce i jechali dalej, nie było jakby, no był problem, ale nie było go, tak, nikt go jakby nie widział. I zawodnik w większości motocyklowy, który się ściga, jedzie do momentu do tego, do którego jest w stanie, tak? Marek Dąbrowski kiedyś jechał i ściga się na odcinku, jedzie, patrzy, coś mu
prawa stopa tak trochę na prawo ucieka. Tak patrzy i to taki drastyczny może przykład, ale miał złamaną bardzo poważnie nogę i już po prostu jak to zobaczył, no to już się nie dało dalej jechać, tak? Jakby w pewnym momencie już się nie dało, ale naprawdę zawodnicy podnoszą się, nie wiem, mają połamany palec czy coś i jadą. I często jest tak, że po jakichś tam dniach się jesteś w stanie trochę przyzwyczaić do takiego bólu. Jakoś tam jadą. Naprawdę to jest tak, że w tym roku kilku zawodników miało połamane żebra, palce i jakoś jechało. Na pewno jeden zawodnik też miał złamany nadgarstek, z którym się gdzieś tam ścigałem i jakoś tam zaciska zęby, rozgrzeje ten organizm, to wszystko działa. Ja też na pewno jechałem kiedyś na początku moich startów testowe zawody, na które pojechałem z Orlenem, czyli pierwszy raz tutaj z tym nowym, jakby wtedy nowym sponsorem. Dwa tygodnie przed tymi zawodami oczywiście wywróciłem się jakoś tam bez sensu w zakręcie 3 na godzinę i złamałem tą kość, tak, w śródręcze. No i co teraz? No i mamy za 2 tygodnie zawody, tak naprawdę w tym momencie najważniejsze w życiu, bo one jakby otwierają albo nie otwierają jakieś tam drogi. No i operacja, wkręciliśmy tu śrubkę, gdzieś tam poskręcaliśmy ten palec i na zawody, tak, dzień przed odcinkiem zdjęliśmy szwy i bolało naprawdę, ale przejechałem te zawody i tak chyba jest, tak? To są takie zawody, na których są zawodnicy, którzy trochę jakby wiedzą, na czym polega ból i na pewno jak ktoś przyjedzie i ja uścisnę dłoń tym 30 zawodnikom, to wiem, że to są takie poważne postacie. Wspomniałeś, że wstajecie nad ranem, czy ile godzin macie na sen, na regenerację? Taki dzień dakarowy, załóżmy średnio, no to wstaję o 4 rano. Godzinę się przebieram, jakby ze zjedzeniem przebieram się i jestem na motocyklu o 5. O 5 zaczyna się odcinek. W większości jest to dojazdowy, czyli na przykład mam 100 km asfaltowej dojazdówki, żeby z tego biwaku dojechać gdzieś w teren. Średnio start jest około godziny, jak staje słońce, na przykład o 6. Lecę gdzieś do 14-15. Się ścigam. 15 kończę odcinek. Przebieram się, robię tą mapkę 1,5 godziny. Godzinę dajemy wywiady, bo jest jakby to nieodzowna część, to jest dosyć męczące. Później znowu jem i o 9 leżę w łóżku już. I to jest jakby całkowicie dzień jest tak poświęcony. Ja startuję jako jeden z pierwszych zawodników, bo lecą najpierw motocykliści, później samochody i ciężarówki. Czyli na przykład tam, nie wiem, mały startuje po mnie 3 godziny, więc jest zawsze 3 godziny później na biwaku. Więc też jest tak na Dakarze, że ja na przykład z ciężarówkami, czyli z zawodnikami z ciężarówek w ogóle się już nie spotykam, bo się totalnie mijamy. Że oni przyjeżdżają właśnie o 1-2 w nocy dopiero, a ja jakby o 4 już wstaję i już jadę jakby w odcinek. Więc to są takie reguły bardzo określone, ale jeżeli na przykład mi się coś zaczyna psuć i tracę na przykład te 2 godziny, bo nie wiem, coś mi się zepsuło i 2 godziny jadę dłużej, no to te 2 godziny mam mniej czasu na zrobienie tych swoich obowiązków. Albo na przykład nie przyjeżdża właśnie, tak jak mówiłem, ciężarówka z częściami, albo mechanicy, albo zepsuła się ciężarówka, no to tak samo później muszę sobie jakoś na własną rękę poradzić i pod kogoś poczuć oponę, czy tam klocki hamulcowe. Ja mam pytanie o kontakty z miejscowymi. Czy czasami trasy przebiegają przez jakieś zamieszkałe obszary? Czy oni są tak raczej pozytywnie nastawieni, czy zdarzają się też jakieś niebezpieczne sytuacje, jakieś kradzieże może? W Ameryce Południowej na Dakarze jest bardzo pozytywnie wszędzie. Ci ludzie są wręcz szaleją. To jest tak jak, nie wiem, nie spotkałem, tak jak był pierwszy Dakar i startowaliśmy z Buenos Aires, to w ogóle tam jest tak, że jak jedziemy na dojazdówce, to cały czas przy drodze stoją samochody, każdy wiadukt stoją ludzie. Jest niesamowicie dużo ludzi, którzy się jakby strasznie tym cieszą i to jest strasznie fajne. I na przykład jadę po odcinku i mam 100 km po asfalcie, gdzie jadę tam 106 na godzinę, bo to jest taka prędkość, mniej więcej, że motocykl silnik pracuje w takich najbardziej optymalnych warunkach. I cały czas machają do mnie ludzie i mi też tą rękę podnosi przez 2 tygodnie, tak jest, i odmachiwać. I to też się wszyscy trochę męczą tym. A wjazd na przykład do biwaku, przez 10 km przed każdym biwakiem albo po wyjeździe z biwaku stoją ludzie tak, że tak jak już droga z 3 pasów robi się ścieżka, bo stoi tyle ludzi, cię każdy, jeszcze 1000 na wjeździe dostajesz tych poklepań po ręku. I to wszyscy tak, no dojechałeś, no więc jest. Więc zawodnicy mają później, są zmęczeni nad tym przejazdem przez ten tłum. Bardzo dużo ludzi, ale w Afryce na przykład jest już, nie ma ludzi w ogóle, w Maroku nie ma, w Libii się ścigałem, teraz już się nie ma zawodów w Libii, to nie ma po pierwsze w ogóle ludzi.
jeżeli nawet jest jakiś odcinek przechodzi przez jakąś wioskę, no to, to ci ludzie tak se stoją i tak nie wnikają za bardzo. Chyba to jest poza jakby ich już totalnie światem, tak? Nie dotyczy ich to. I chyba jest dlatego tak. Ale takiej agresji czy czegoś to nie ma. Jest wszędzie jest w miarę pozytywnie i jeżeli są w stanie pomóc, to zawsze każdy chce pomóc. Widzisz taki zestaw na podium ostatecznym Depreko ma Przygoński? To by było fajnie. Bardzo. To by był bardzo dobry zestaw i mi się wydaje, że Depre może pojechać samochodem w tym roku już. To jest takie nieoficjalnie, ale bo Depre się, tutaj już mówimy czysto. Za Peter Hanselem będzie podążał. Peter Hansel, tak, jeździ BMW Mini czy tam BMW. Więc tam mogą się ścigać samochodem. Może być Cyril Depre pojedzie bagi, ale też tego nie wiadomo, bo on sam chyba nie wie, co będzie się z nim działo. Coś tu jeszcze ciekawego mogę wam? Czujesz jakieś ciężkie momenty podczas pierwszych startów w cross country, bo już na kolejce już mówili, że za dużo kosztuje ten sport, albo mam mówiła, że można się zabić. Mama to mówi cały czas tak, babcia też. Od zawsze, od początku. No, wydaje mi się, że no niestety sam Dakar i cała dyscyplina jest no, finansowo bardzo droga, bo to są długie zawody, tak? Ja przez te 14 dni to tak jakbym miał, nie wiem, zawody 14 weekendów, tak? Zawodów, można by tak to przeliczyć, więc wtedy by się to od razu te koszty rozkładało, a tu mamy zawody, które trwają 14 dni same zawody, to prawie 3 tygodnie jesteśmy na wyjeździe, gdzie trzeba mieć mechaników, cały ten sprzęt, gdzieś to musi być wysłane, nie wiadomo gdzie, więc koszty niestety są ogromne tego wszystkiego, ale też dyscyplina jest naprawdę warta, wydaje mi się, czegoś takiego, bo naprawdę jest niesamowita. Jest to sama ekipa mechaników, co roku jakoś się zmieniają? W tej chwili ja jestem jakby serwisowany przez mechaników fabrycznych z KTM-a, czyli teraz moim mechanikiem takim do mnie przydzielonym jest Hiszpan i z nim w tym roku jakby współpracuję. Wcześniej współpracowaliśmy z mechanikami z Polski, ale to już jest grupa przeszkolona tak osób, bo jednak tam musi być ktoś, kto jest w stanie na przykład, naprawdę bardzo trudno jest na przykład przeżyć przez 3 tygodnie, nie wiem, 7 facetom, którzy są zmęczeni, nie wiem, ja się ścigam, więc jestem zły czasem, bo mi nie pójdzie odcinek. Mechanik jest zły, bo jest zmęczony albo zepsuł, bo coś dokręcił i też jest ktoś tam na niego zły. I tak wszyscy się trochę tam muszą ścierać. To jest naprawdę duża sztuka, żeby przetrwać. Na pewno zawsze nasz team dobrze sobie radził z tym wszystkim. Jakoś byliśmy pozytywnie do tego wszystkiego nastawieni. Nawet jak było gorzej, to i tak dobrze to wychodziło, ale gdzieś tam w zespołach, czy tak jak w BMW, no to jest tak, że po tygodniu to już mechanicy są w ogóle nie rozmawiają. Każdy robi to, co musi zrobić i idzie do swojego namiotu i nie rozmawiają ze sobą. No ale to tak jest, bo jest trudno, bo wsiadasz na przykład do samochodu w sumie trochę z obcymi osobami przez 7 godzin dziennie musisz na przykład codziennie z nimi jechać jako mechanicy. Tam musisz z nim jakoś tam uczestniczyć we wszystkim i jeszcze w stresie później naprawiać na przykład samochód czy motocykl, więc to się zdarza i tam się kłócą ci ludzie. Później czasem pilot też się kłóci z kierowcą, bo Hołek na przykład miał też takie historie, bo jest tak, że jak się zakopie samochód, no to w pierwszym momencie wychodzi pilot i szybko próbuje go odkopać, czyli podkłada te sandplaty pod koła i ten rusza, no i wtedy to szybko działa. Ale jak kierowca jakoś tam za bardzo zacznie szarżować, no to rusza, tamten jest zasypany i leży. Później ten musi biec do niego, bo ten musi stanąć gdzieś tam 100 metrów dalej na twardym. No i tego pilota można wykończyć. Wiem, że Hołek miał tam na przykład ze swoim pilotem w pewnym momencie dużo przygód, że się strasznie kłócili, a to też nie może być tak, no bo oni muszą mocno współdziałać, żeby jechać szybko, no to ten mówi tu w prawo, a Hołek mówi w pewnym momencie, że on jedzie prosto, bo tam ślady prosto jadą, a ten mówi w prawo, a on mówi jadę prosto. No i co mają zrobić? Pojechał Hołek prosto i pół godziny tam gdzieś kluczył. No i już. Tak, możemy podejść do motocykla, to tak wam pokażę z bliska, jak taki motocykl jest zbudowany, bo tych motocykli naprawdę są tylko kilka, jest tylko nasze, można powiedzieć teraz w tej chwili, tylko jest już mój motocykl w Polsce, więc nie ma motocykli. W korytarzu zaraz przyjechać. Nie można powiedzieć, tutaj...